A więc od czego zacząć przy składaniu wniosku o dofinansowanie? Przede wszystkim należy się zarejestrować w tak zwanym generatorze wniosków o dofinansowanie. Także ja już tutaj to mam ze sobą. I tutaj co tutaj trzeba podać po kolei? No najlepiej, aby też jest ważne, z jakiej przeglądarki się korzysta. Także tutaj z tego, co na stronach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mówią, no to najlepsze jest Internet Explorer 8 albo Mozilla Firefox 17 lub nowszy. Ja tutaj wziąłem akurat Firefoxa. No i tutaj przy zakładaniu takiego profilu, no to mamy cztery sposoby logowania się do takiego profilu. I tutaj się podaje za pomocą adresu e-mail, za pomocą banku lub innego dostawcy dowodu lub certyfikatu kwalifikowanego, tak? No i tutaj są jakieś dodatkowo, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. No i później już taka rejestracja przebiega i jesteśmy zarejestrowani. Zgoda również na przetwarzanie danych osobowych. Powinien później przyjść na adres wskazany mailowy link do aktywacji. No i później już można się właśnie tutaj zalogować. Więc ja tutaj się będę teraz się zaloguję poprzez mój profil zaufany, który mam w banku. Tutaj powinien przyjść SMS-em kod na komórkę, także ten kod tutaj otrzymałem już, mogę go sobie wpisać. Tutaj mogę to zamknąć. No i teraz po kolei, co tu trzeba zrobić, tutaj oczywiście zamknij. No i w celu złożenia wniosku wybieramy nowy wniosek o dofinansowanie, czyli tutaj. Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych. Tutaj. No i co teraz ważne, co tutaj trzeba pozaznaczać po kolei. Tutaj należy zaznaczyć mój prąd. No i tutaj wskakuje po kolei tak. Zeroemisyjny system energetyczny, dobrze, mój prąd 2021, 4.3 program mój prąd 2021, dobrze, tutaj nabór trzeci, tutaj ma być nie, wniosek o dotację, zapisz i przejdź do edycji. Tak, roboczy, no i teraz należy wypełnić wszystkie zakładki, musimy tutaj uzupełnić po kolei. No to teraz tak. Dane wnioskodawcy uzupełniamy. No i tutaj wybieramy sobie znowu poszczególne pola do uzupełnienia. Tak jak widzicie, lokalizacja instalacji, to właśnie dane instalacji. Lokalizacja taka jak miejsce.
tutaj zaznaczamy, tak? Pierwsze. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej, wiadomo, oświadczenie o zapoznaniu się z niezbędną dokumentacją do złożenia wniosku, no to oczywiście też. I teraz tak. Należy zaznaczyć wszystkie te oświadczenia, gdyż niezależnie któregokolwiek uniemożliwi przesłanie wniosku do funduszu, więc zaznaczam sobie wszystkie po kolei. Przeprowadzenie kontroli instalacji. Mogę sobie tutaj sprawdzać. Wszystko jest dobrze zrobione. Wypowiedzenie umowy o dofinansowaniu też trzeba zaznaczyć. Przyjęcie wiadomości zwrotu otrzymanej dotacji po wypowiedzeniu umowy. Obowiązku informowania aktualnych danych adresowych. OK. Archiwizację wszystkich dokumentów. Oświadczenie RODO oczywiście trzeba zaznaczyć, by mogli się naszymi danymi posługiwać w dotycznym miejscu. Aha, tutaj trzeba oczywiście po otrzymaniu dofinansowania trzeba wydrukować to i na jakiejś trwałej tablicy, tak, umieścić, że ta treść inwestycja ekologiczna wsparta w programie Mój Prąd. Także albo na elewacji budynku, albo gdzieś przy budynku należy to zrobić, jak się otrzyma dofinansowanie. Tak, tutaj oświadczam, że od dnia, no to tak. Zgodność. Tak, to wszystkie urządzenia były nowe. Wcześniej nie było dofinansowania. Minimum 5 lat będę eksploatował oczywiście. Samodzielny montażu, no, w związku z samodzielnym wykonaniem montażu. Więcej wnioski o dofinansowanie świadczą, że materiały wyposażenie przedstawione w faktorowo na podstawie wniosku były niezbędne do montażu, więc zostały w tym celu wykorzystane. No to tak, wszystkie materiały wykorzystałem, robiłem samodzielnie, także to oświadczenie dodatkowo jest. No i nie. Mowa, no, a dalej. Przechodzimy. Teraz tutaj nie zaznaczamy tych rzeczy, bo inaczej wniosek będzie nieprzyjęty. Wszystko ma być w formie elektronicznej, pomimo tego, że te pola są przeznaczone do innych tutaj wniosków. I tutaj bardzo ważna rzecz, tak? Faktury. Ja mam bardzo dużo faktur, robiłem wszystko samodzielnie. No i te czasami czegoś mi zabrakło, musiałem wracać i dlatego z tego, co się dowiedziałem, należy te wszystkie faktury wsiąść i zapakować w jedno miejsce. Także taki plik PDF stworzyłem, może to być w postaci też zip. Ja zrobiłem PDF, także wszystkie po kolei tam strony, co nawet teraz, co zrobić, jeżeli mamy to w formie PDF, tak? Są takie fajne programy online. Później nawet dodam taki link do takiego programu, gdzie ładuje się plik, a później można dodatkowo stronę załadować. No i on później wypluwa już dwie strony zsumowane, tak? Ja tak skorzystałem z takiego urządzenia i po kolei tych stron mi wyszło, nie wiem, może z 12 tych wszystkich faktur, może więcej. Sumowałem sobie wszystkie, później oczywiście sumę tam podałem we wcześniejszej instalacji fotowoltaicznej, gdzie tam było mowa, wydaje się tutaj w tym punkcie, jaki jest koszt. No i sobie to właśnie tak wrzuciłem. Mam taki plik całościowy już tutaj zrobiony. Jeżeli chodzi o potwierdzenie dokonanych płatności, to tutaj miałem dwie faktury, płaciłem gotówką. I co w takim wypadku? Należy napisać dodatkowe oświadczenie, że za fakturę, numer z dnia w kwocie została ta faktura płacona poprzez gotówkę. Takie oświadczenie ja napisałem, dwa takie oświadczenia. I też tutaj dodałem do całości, do tego całościowego pliku na samym końcu i tam jeszcze własnoręczny podpis robiłem, skan i dodałem. Tak, zaświadczenie już mam o przyłączeniu linki reinstalacji. Inne dokumenty tutaj nie mam innych dokumentów, także powinno to wystarczyć. A więc tak, ja sobie tutaj to wszystko potwierdzałem, posprawdzałem, czy to rzeczywiście jest wszystko pododawane.
No i teraz możemy, klikamy sobie zapisz i waliduj. Następna opcja tutaj w tym miejscu. Następnie mamy zatwierdź. Tak, tutaj patrzymy, czy nam nie wywaliło jakiegoś błędu. Wszystko jest w porządku, wszystko jest, się okazuje w porządku. Po walidacji, no to dajemy w takim razie dalej zapisz, zatwierdź wniosek. OK, dajemy na tak, stwierdzić wniosek, jeżeli podczas operacji zostaną błędy, walidacja operacja, wiecie się, się tam kontynuować, tak, wniosek został zatwierdzony, wspaniale, teraz wyślij do funduszu, następna opcja. Powinno wyglądać. Jeśli do funduszu dajemy tracić możliwość edycji wniosku. No i teraz dajemy tak. A tutaj dajemy podpisze elektronicznie. No i oczywiście, tak jak było wspomniane w wniosku, nie będziemy robić w formie papierowej, tylko elektronicznej. Także przesyłamy wniosek, podpisz elektronicznie. Złóż podpis elektroniczny za pomocą profilu zaufanego. Złóż podpis wniosek. Pop-up. Wybieramy dobrze, więc logujemy się do banku. Tutaj ponownie potwierdzamy. No i dokument się został podpisany. Co się dalej wydarzy? Obsługa żądania podpisów zakończona. No i teraz co my tutaj mamy? Co tutaj? Jeśli podpisano wersję wniosku do funduszu poprzez serwis ePUAP. No tak, to jest to. Teraz co tu mamy dalej? Zamierzasz przesłać podpisany wniosek do funduszu. Oczywiście do wykonania tej operacji wymagane jest posiadanie konta w systemie. Już mam, rejestracja wniosku nastąpi. Nie nastąpi w ciągu najbliższych nas należy ponownie ponowić próbę. Kontynuować. Tak. No i mamy tutaj teraz opcję. Natychmiast. No i tak jak widzicie, wysłanie dokumentu powiodło się. Dokument zostanie przesłany przy pomocy systemu ePUAP do skrytki funduszu. Wniosek zmieni swój status na przyjęty w funduszu. Zazwyczaj czas potrzebny na przesłanie mieści się w przedziale 32 godziny. Po upływie 6 godzin na wniosku nie uległ zmianie na przyjęty w funduszu, prosimy o kontakt. No to sobie po 6 godzinach sprawdzę też, czy status wniosku uległ zmianie. Dobra, dajemy OK.